Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w tym wielkim tygodniu. Słowa, którymi dzisiaj się modlę, to 300 denarów. Dzisiaj w Ewangelii Judasz zrobił aferę o 300 denarów, które Maria poświęciła, by namaścić Jezusa na jego pogrzeb. A sam, wyobraźcie sobie, za 30 srebrników, czyli 9 tysięcy denarów, sprzedał Jezusa, który dzisiaj bardzo mocno mu mówi, by odczepił się od Marii, odczepił się od tych wszystkich, którzy, no właśnie, którzy na sercu mają pogrzeb Jezusa i to, co za niedługo się wydarzy. Jest to, słuchajcie, jakaś niesamowita dysproporcja pomiędzy grzechem człowieka osobistym, który właśnie za 9 tysięcy denarów sprzedaje Jezusa, a wytykaniem innych, według nas oczywiście, błędów, bo one wcale nie muszą być błędami, tylko czy grzechami, tylko mogą się okazać właśnie, czy marnotrawstwem, tylko mogą się okazać choćby i oddaniem czci Jezusowi, ale w naszych osądzających oczach często jawią się jako słabość czy grzech. To robienie tej, jakby pobłażanie sobie, gdzie nasz grzech kosztuje 9 tysięcy denarów, a wytykanie innym grzechu, który kosztuje, w cudzysłowie grzechu, który kosztuje 300 denarów, jest zatrważająco różne i ta dysproporcja pomiędzy tym, jak siebie widzimy, a jak widzimy innych, jest też przerażająca. Mówię to przede wszystkim o sobie, bo na początku Wielkiego Tygodnia mam świadomość, jak wiele razy osądzałem drugiego człowieka, jak wiele razy sam grzeszyłem za 9 tysięcy denarów, a potrafiłem wytykać komuś jako zło jałmużnę za te symboliczne 300 denarów Marii. I na początku tego Wielkiego Tygodnia jakiś rachunek sumienia z tego mocny chcę zrobić, by chociaż może trochę się poprawić. Tego jakiegoś, tej zadumy nad tą dzisiejszą Ewangelią i tymi denarami Wam, kochani, również życzę. I niech nas na ten cały wielki tydzień błogosławi i szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. A ja Was jeszcze chcę zaprosić, słuchajcie, na cykl, który z ojcem Michałem Leganem będziemy mieli w tym tygodniu. Wielki tydzień ze Słowem. Codziennie z Michałem będziemy omawiać Ewangelię dnia. Serdecznie Was zapraszam na tę przygodę, którą na profeto.pl rozpoczynamy. Do zobaczenia jutro. Z Bogiem.